Ewa, jak twoje wrażenia po konferencji drugiej? A cześć, bardzo dobra. Takie same jak po pierwszej, czyli było gorąco, było, wiesz, były wymiany. Dzisiaj Aniela była taka, no, widać, że bardziej przygotowana, czytała tam sobie z telefonu, bo na pierwszej chyba podeszła do tego zbyt lajtowo, myślała, że nie będzie dymów, no i nie przygotowała się, także teraz odrobiła lekcję. Ale myślisz, że na bieżąco ktoś jej wysyła, czy ona w domu sobie tam kmini, co można odpowiedzieć? Nie, w domu przygotowała się, na pewno czytała to z telefonu. Wypowiedzi były dłuższe, jak czytała, a jak mówiła z głowy, to były krótsze. Ona mówi, że ty jesteś przewidywalna. Co o tym sądzisz? No nie wiem w ogóle, ale do czego mam się odnieść, tak przewidywalna. Jestem jaka jestem. Jestem, myślę, że robiłam już wcześniej trash talking w boksie chociażby, to jest normalne, w boksie zawodowym. W MMA również robią to wysokiej klasy sportowcy, więc jeżeli to jest dla niej przewidywalne, to okej. No, mogę być dla niej tutaj przewidywalna, natomiast w oktagonie na pewno się niemiło zaskoczył. A co cię w niej wkurza? To, że kreuje się na damę, a damą nie jest. A kim jest? Sposób wypowiadania się denerwuje mnie, tak? Że próbuje, no, po prostu grać osobę bardziej inteligentną niż jest, że próbuje udawać osobę, która jest bardzo odważna, a tak naprawdę w środku uważam, że jest dużo kompleksów, no i dlatego też pewnie mnie dzisiaj tak atakowała, tak? I mówiła, że to wstyd, żeby sportowiec brał udział we freak fightach. Ja naprawdę tego nie rozumiem, bo to jest fantastyczna gala, bardzo duża, super oprawa medialna. Mogę dotrzeć do większej ilości kibiców w boksie, więc no, same plusy. Ja tu widzę same plusy. A kiedy masz odzew od profesjonalistów? Co oni ci mówią? No, fajnie, że o to pytasz, dlatego że bardzo pozytywne. Od pięściarzy mówią mi, że wygram tą walkę, żebym pokazała klasę sportowca. Oczywiście pojawiały się na początku, wiesz, jak została ogłoszona ta walka, to pojawiły się takie głosy, że no nie, dlaczego w ogóle do MMA, że wiesz, że niektórym się to nie podobało, ale teraz już jakby nie widzę tych głosów na nie. W tym kierunku idzie, wiesz, jakby świat i naprawdę walki się takie toczą, youtuberów, influencerów z pięściarzami, chociażby w Stanach Zjednoczonych, Mayweather, w Wielkiej Brytanii, w związku z tym, wiesz, no w tym kierunku idzie świat i to jest mój taki przystanek, nie zawieszam rękawic na kołku, to jest mój przystanek pomiędzy walkami w boksie. Czy to będzie walka widowiskowa, która potrwa 3 rundy, czy trochę krócej? Jakie ty masz myśli na ten temat? Ja myślę, że to potrwa krócej, że to walka będzie nie na pełnym dystansie, że skończy się przed czasem. A jak u ciebie z wagą? O co tam chodzi? No wiesz co, to było właśnie takie, wiesz, atakowanie trochę nie fair, dlatego że, wiesz, była pierwsza konferencja i już wtedy miałyśmy podpisane umowy. W związku z tym dzisiaj to było takie wyciągnięte specjalnie, to według mnie to była taka trochę wymówka, że jak przegram, to że wiesz, że, no ta waga przecież, bo ja byłam lżejsza i w ogóle byłam słabsza fizycznie. Natomiast no, ja dostałam taką ofertę na 63 kg i taką wagę zrobię, tak, w piątek na ceremonii ważenia. No jeżeli Anieli się to nie podobało na samym początku, to mogła albo tej walki nie wziąć, albo mogła zaprotestować już na pierwszej konferencji, bo wtedy miałyśmy jeszcze czas, tak, na zbicie. No a teraz co, chcę ją osłabić? Żebym Fight Week, wiesz, zbija do 61 kg, no to taka po prostu była, wiesz, zaczepka. Co zrobisz, jak wygrasz z Lil Masti? Podejdziesz do niej, ją przytulisz i będziecie koleżankami, czy nie będzie takiej sytuacji? Słuchaj, jest tak, jest między nami rywalizacja sportowa, jest dużo trash talkingu, wymian słownych, natomiast ja jestem profesjonalistką i po walce podamy sobie rękę, jak najbardziej mogę ją przytulić i możemy nawet iść na kawę czy na piwo, bo no, nie chowam w sobie jakiejś prywatnej urazy, tak? To jest i wyłącznie dla mnie pojedynek sportowy.